Jestem Jonathan Markley. Gdy studiowałem historię, zwracano nam uwagę wyłącznie na dzieje ludzkości. A jeśli się zastanowić, historia to coś znacznie więcej. Mapa naszej przeszłości powinna sięgać zamierzchłych czasów, zarania planety Ziemi, Układu Słonecznego, a może i całego Wszechświata. W tej serii ponownie przyjrzymy się ważnym epokom historii. Odtworzymy jej kluczowe chwile. Pokażemy, jak wybuchające gwiazdy i zderzenia kontynentów wpłynęły na wydarzenia, które dobrze znamy. Ujawnimy powiązania naszej historii z bardzo zamierzchłymi czasami. Udowodnimy, że nasza cywilizacja, odkrycia, wyprawy i bitwy jest kształtowana nie tylko przez ludzkie decyzje, ale też przez fizykę, geologię i chemię. To subtelne, niewidoczne siły, by je naprawdę zrozumieć, trzeba myśleć w całkiem inny sposób. Cywilizacja, klejnot w koronie ludzkości. Coś, co wyróżnia nas spośród innych gatunków. Ale jak powstała? Co skłoniło naszych przodków do zarzucenia koczowniczego życia i stworzenia fantastycznych kultur antyku? Większość historyków zaczyna opowieść o cywilizacji 5000 lat temu, ale żeby zrozumieć ją naprawdę, musimy się cofnąć do początku wszechrzeczy. 13,8 miliarda lat temu. Wielki wybuch. Cała materia i energia powstała w rozbłysku trwającym miliardową część sekundy. miliarda lat temu doszło do eksplozji nad eksplozję, wielkiego wybuchu. Eksplodował punkt zwany osobliwością. Powstały galaktyki, planety i gwiazdy, a potem my. Materia i energia rozprzestrzeniały się. Siła grawitacji skupiała materię w gęstych grudkach. Potężne ciśnienie wywołało reakcję fuzji, przetwarzając je w jasno świecące gwiazdy. Cztery i pół miliarda lat temu uformowało się Słońce i krążące wokół niego planety. To młoda Ziemia. Trudno byłoby ją poznać. W 1800 stopni nie dałoby się przeżyć ani chwili. Planeta stygła. Kondensowały się oceany. Powstały pierwsze bakterie, pierwsze życie. Już na wczesnym etapie niektóre organizmy nauczyły się czerpać energię ze Słońca w procesie fotosyntezy. Te bakterie wydzielały coś, co w przyszłości miało umożliwić nam istnienie. Tlen. Upłynęły prawie 4 miliardy lat.
Życie w formie, jaką znamy do dziś, powstało w gwałtownym skoku ewolucji, zwanym eksplozją kambryjską. W warstwach geologicznych z tego okresu pojawia się obfitość organizmów wielokomórkowych. Od tamtej chwili ewolucja przyspiesza. Rośliny, paprocie i mchy zaczęły kolonizować ląd. Tak zaczęła się fala wegetacji, która miała później zrodzić nasze rośliny jadalne i drzewa. Po roślinach przyszły zwierzęta, na przykład płazy. Nastąpiła eksplozja bioróżnorodności. Był to fundament przyrody, jaką znamy dziś. Przez cały ten czas Ziemia pozostawała w ruchu. Kontynenty dryfowały po powierzchni planety. By w końcu przybrać znaną formę, kształt areny dziejów ludzkości. Afryka i Indie zderzyły się z Eurazją. W tej kolizji wypiętrzyły się góry Afryki Północnej i Hiszpanii oraz Alpy i Himalaje. Popłynęły dwie wielkie rzeki, Tygrys i Eufrat. Zatoka Perska i Morze Czerwone wryły się w głąb lądu. Powstał region, który nazywamy Mezopotamią. To miejsce miało odegrać ważną rolę w przyszłym dramacie cywilizacji. Ten wielki spektakl zaczął się w Mezopotamii 10 tysięcy lat temu, kiedy ludzie nauczyli się czerpać z najwspanialszego daru pradziejów, energii wielkiego wybuchu, schłodzonej do postaci materii i skupionej w naszym Słońcu. Ogromne ciśnienie i wysoka temperatura wywołują reakcję termojądrową, wskutek której Słońce obdarza Ziemię energią. Życiodajnym światłem i ciepłem. Rośliny przechowują energię pod postacią glukozy. Roślinożercy przechwytują ją, zjadając rośliny. A mięsożercy zjadając roślinożerców. Historia wszechświata i życia to opowieść o energii. Można w to nie dowierzać, ale energia, którą wchłaniamy dziś w formie płatków śniadaniowych i jajek na boczku, pochodzi z wielkiego wybuchu. Przez setki tysięcy lat pozyskiwaliśmy ją, polując i zbierając rośliny. Przez 99% naszej historii żyliśmy jako koczownicy, uganiający się za sarnami i bizonami. Czerpaliśmy energię, skąd się dało.
Musieliśmy iść tam, dokąd szły sarny i bizony. Ale około 8000 lat przed naszą erą, w kilku miejscach ludzie zaczęli eksperymentować z nową metodą pozyskiwania energii. Sadzili własne rośliny. Trudno uwierzyć, że tak prosta czynność wywołała rewolucyjne zmiany. A jednak tak się stało. Było to pierwsze ziarno naszej cywilizacji. Początkowo wykiełkowało tylko w Mezopotamii. Dlaczego? Ważnym powodem jest to, że tutejsze wzgórza zapewniały obfitość roślin nadających się do uprawy. Wśród nich było kilka gatunków jednego z najważniejszych zasobów roślinnych w dziejach człowieka. Korzenie tej rośliny sięgają dalekich pradziejów. O co chodzi? O trawę. Nie jest przesadą stwierdzenie, że bez niej nie byłoby cywilizacji. Historia każdej wielkiej cywilizacji to dzieje współpracy człowieka z konkretnym gatunkiem wiechlinowatych. W północnych Chinach było to proso, w południowych ryż, w Mezoameryce kukurydza, na Bliskim Wschodzie pszenica i jęczmień. Bez traw nie powstałaby cywilizacja. Przez większość pradziejów wiechlinowate nie istniały. Powstały 100 milionów lat temu wraz z grupą roślin, które wykształciły nowy sposób zapylania. Nie za pośrednictwem owadów, lecz dzięki sile wiatru. Trawy szybko pokryły ziemię zwartym dywanem. Wiechlinowate mogą się dość sprawnie rozprzestrzeniać i skutecznie kolonizować różne środowiska. Oto jak pradawne siły przyczyniły się do powstania cywilizacji. Na wzgórzach Mezopotamii rosły dwa gatunki łatwych w uprawie i pożywnych traw. Pszenica i jęczmień. Pierwsi rolnicy mieli przewagę nad ludźmi z innych stron świata. Ale i tak musieli pracować. Z biegiem stuleci selekcjonowali pszenicę. Wybierali te cechy, które im odpowiadały. Jednym z parametrów była wielkość ziaren, innym spójność kłosów, dzięki której podczas żniw ziarno nie wypadało na ziemię. Z czasem ludzie sprawili, że ta roślina ewoluowała do takiej postaci. Człowiek okiełznał nie tylko trawy. Pierwsi rolnicy spotykali przodków znanych nam dziś. Krów, kóz, owiec i świń. Zwierząt szczęśliwym trafem nadającym się do udomowienia. Zamiast polować na nie dla mięsa, rolnicy nauczyli się je hodować. W ten sposób pierwszy raz w dziejach zapewnili sobie pewny dostęp do białka zwierzęcego. Ale dlaczego te zwierzęta żyły właśnie w Mezopotamii? Częściowo przypadkiem. Ale pradzieje Ziemi uczyniły ten region ważnym skrzyżowaniem ewolucyjnych dróg. Ruchy płyt formowały stary świat.
Mezopotamia znalazła się w punkcie stycznym Azji, Europy i Afryki. Wszystkie migrujące zwierzęta przechodziły właśnie przez ten region. Trafiwszy na sprzyjające warunki, zadomowiły się w nim. Ale co sprawiło, że mezopotamskie zwierzęta nadawały się do udomowienia i dzięki temu przyspieszyły rozwój cywilizacji? Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre gatunki hoduje się na farmach, a innych nie? Po pierwsze, wszystkie zwierzęta hodowlane to roślinożercy. To kluczowa sprawa. Hodowanie zwierząt mięsożernych byłoby zdecydowanie zbyt kosztowne. Niektóre z nich mogłyby zjeść swoich hodowców. Chcesz udomowić zwierzę? Wybierz roślinożercę. Ale nie każdy miłośnik trawy się do tego nadaje. Widzieliście kiedyś zebry ciągnące pług? Są zwierzęta, których nie da się poskromić. Co łączy krowy, kozy i owce? To wszystko stworzenia stadne. Skłonne nawet tratować się nawzajem w ślepej pogoni za przywódcą. Wystarczy wykorzystać ten instynkt i postawić się w roli naturalnego lidera, by z dzikich zwierząt uczynić bardzo przydatne istoty. Z setek gatunków ssaków tylko 16 poddaje się jednak woli człowieka. Jest to więc godne uwagi, że w jednym małym zakątku świata antycznego występowały aż 4 z nich. Dzięki sprzyjającemu zestawieniu gatunków człowiek z Mezopotamii rozpoczął swoją przygodę z rolnictwem, kładąc tym samym podwaliny pod przyszłe imperia i cywilizacje. Kluczowe pytanie brzmi jednak, dlaczego właśnie wtedy? Skoro ludzkość istniała na Ziemi od 100 tysięcy lat, dlaczego tak długo nie uprawiała roli? Najwyraźniej człowiek czekał, aż się ociepli. 2,6 miliona lat temu zaczęła się epoka zlodowaceń. Ochłodzenia, glacjały, przeplatały się z cieplejszymi interglacjałami. Człowiek współczesny ewoluował w ostatnim glaciale. Kiedy skończyło się zlodowacenie? Zgadliście. 10 tysięcy lat temu. Rośliny lubią ciepło. Dopiero 10 tysięcy lat temu, po ostatnim glaciale, warunki w Mezopotamii zaczęły sprzyjać florze. By uprawiać zboża, trzeba mieć co najmniej 90-dniowy okres wegetacyjny i lato z temperaturami 20 kilku stopni Celsjusza. Noce muszą być chłodniejsze. Niezbędne są też obfite, ale niezbyt obfite opady. 10 tysięcy lat temu, kiedy lądolud zaczął się cofać, pojawiły się początki rolnictwa.
Odpowiedź na nasze pytanie o początki rolnictwa stanowią więc zmiany klimatu. A teraz przenosimy się do roku 3800 przed naszą erą. Mieszkańcy wzgórz nad Mezopotamią uprawiają rolę od ponad 6000 lat. Na razie jest dobrze. Ale nadciągają katastrofalne zmiany. Nastał okres suszy. Opady i wylewy rzek stały się mniej obfite. Temperatura wzrosła. Kryzys klimatyczny zagroził idealnym warunkom Mezopotamii. Eksperyment z rolnictwem mógł bezpowrotnie przepaść. Sahara wchłaniała trawiaste obszary. By się przystosować, rolnicy zostali zmuszeni wprowadzać innowacje. Kluczem do ich przetrwania miała się okazać pradawna geologia. Sto milionów lat temu, w nieskończonym procesie wędrówki kontynentów, Afryka i Indie zaczęły dryfować na północ. Zderzyły się z Europą i Azją. Kolizja Afryki i Indii z Eurazją spowodowała wypiętrzenie łańcucha alpejsko-himalajskiego. Jego częścią są góry Afryki Północnej, Hiszpanii, a także Himalaje i góry w Indonezji. Dla nas to odrębne łańcuchy, ale stanowią one fizyczną jedność. Powstały bowiem wskutek kolizji Afryki i Indii z Eurazją. Te góry przyczyniły się do powstania rolnictwa, bo wilgotne powietrze musi się wznieść, by je opłynąć. Na dużych wysokościach schładza się i kondensuje, po czym spada na ziemię jako śnieg. W ciepłych i suchych miesiącach letnich śniegi topnieją. I zasilają ważne rzeki, zapewniające rolnikom wodę. Gdyby nie kolizje płyt tektonicznych, nie byłoby więc ogromnych sieci rzecznych tak ważnych dla rozwoju historii ludzkości. Dwie z tych ogromnych rzek, Tygrys i Eufrat, spływały do Mezopotamii, kolebki rolnictwa. Trzy tysiące osiemset lat przed naszą erą, w okresie suszy, człowiek dokonał tu epokowego wynalazku, stanowiącego kamień milowy na drodze do cywilizacji. Ludzie zaczęli odprowadzać wodę z rzeki kanałami, nawadniającymi pole w okresie letnim. Deszcze, coraz mniej przewidywalne, stały się niepotrzebne. Rolnikom wystarczyła rzeka. Możemy sobie tylko wyobrażać pierwsze eksperymenty irygacyjne. Na początku robiono to na małą skalę. Może 10, 20 czy 30 rodzin zdecydowało się na taki krok. To rozwiązanie nie tylko uratowało rolnictwo, ale też znacznie zwiększyło wydajność upraw.
Dzięki irygacji zaczęły się nadwyżki produkcji żywności. Po raz pierwszy w dziejach ludzie nie musieli bez przerwy pracować na polu. Część czasu mogli odtąd poświęcić wyrabianiu cegieł suszonych na słońcu oraz glinianych naczyń. Innymi słowy, zaczęli się specjalizować. Nastąpiła eksplozja nowych profesji. Być może garncarstwo było pierwszym z fachów. Każdy musi bowiem przechowywać żywność. Potrzebuje naczyń do jedzenia i picia. Pojawiały się nowe artykuły, a z nimi twórcy narzędzi, kopacze, budowniczowie i tak dalej. Powstały też zalążki nowych klas społecznych, kapłańskiej i rządzącej. W tym czasie pojawiła się też inna nowość. Sumerska wieś Uruk rozrosła się do postaci pierwszego w dziejach miasta. Im więcej ludzi zbierało się w jednym miejscu, tym bardziej złożoną stawała się ich społeczność. To zjawisko występujące na wielu poziomach wszechświata. Im więcej materii i energii skupia się w jednym miejscu, tym większe są szanse na nowe interakcje i powstawanie nowych zjawisk. Pyły i gaz trzymane w ryzach przez grawitację tworzą gwiazdy i systemy słoneczne, a pierwiastki są skupione w molekułach. Właśnie takie ośrodki złożoności napędzają wszechświat i czynią go interesującym. Idea takich ośrodków dotyczy również kwestii życia. Zwierzęta i rośliny nie mogłyby powstać, gdyby nie wielka koncentracja różnych form materii i energii w tym samym miejscu. Złożoność młodych miast Mezopotamii stwarzała nowe wyzwania. Ludzie musieli zapobiegać przestępstwom, rozstrzygać spory i uchwalać prawa. Trzy i pół tysiąca lat przed naszą erą powstał pierwszy ustrój na większą skalę. Zbiór miast, państw, zwany Sumerem, tutaj nad brzegiem Tygrysu. Każdy z tych ośrodków miał swojego władcę oraz elitę kapłanów, skrybów i żołnierzy. To oni uchwalali prawa, karali występnych i dbali o porządek. Taka struktura przyspieszała rozwój cywilizacji. Ale elity miały tendencję do wyzyskiwania poddanych. Powstała hierarchia społeczna. Tak jak rolnicy podporządkowywali sobie bydło, jedni ludzie zaczęli dominować nad innymi. Na szczycie drabiny stała elita rządząca. Drugą warstwę stanowiła klasa wojskowa. Pod nimi znajdowała się masa chłopstwa. Z czasem w dobie nasilonych konfliktów pojawili się też niewolnicy. Proces budowy cywilizacji, rozwój rolnictwa, irygacja pól, urbanizacja i hierarchizacja ludności zaczęła się w Sumerze 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Ale niedługo był ograniczony do tych obszarów. Kilka stuleci później nad Doliną Nilu w Afryce Północnej pojawiła się druga wielka cywilizacja – starożytny Egipt. Dalej na wschód, w Dolinie Indusu, tam gdzie jest dziś Pakistan, powstała trzecia. Jeszcze dalej, na wschodnim krańcu Eurazji, była kolejna.
zaczęła się nad wielką żółtą rzeką, Huanghe. Wszystkie cztery cywilizacje były początkowo skupione nad rzekami. Powód był prosty. Prymitywne rolnictwo nie mogło wytwarzać nadwyżek na polach nawadnianych deszczem. Jedyną metodą zaradczą była irygacja. Ale ludzkość miała wkrótce uniezależnić się od rzek. Mniej więcej w tym samym czasie odkryto, że niektóre z udomowionych zwierząt mogą być czymś więcej niż źródłem żywności. Są bowiem bardzo silne. Człowiek jest względnie słabą istotą. Kiedy się wytęża, może wygenerować około 75 watów mocy. Przez wiele tysięcy lat pracował wyłącznie siłą swoich mięśni. Wyobraźcie sobie, że aby paliło się światło, musicie kręcić taką korbką. To działa, ale pochłania czas i energię. Ludzkie mięśnie wystarczą, by uprawiać rolę w żyznych dolinach rzecznych, co roku naturalnie nawożonych. Jeśli osiądę nad rzeką, która co roku wylewa, to choć jestem istotą słabą i kruchą, mogę osiągnąć solidne plony. Ale ziemia nawadniana przez deszcz wymaga przekopywania w celu wydobycia spod niej składników mineralnych. Innymi słowy, taką ziemię trzeba orać. A 75 watów to za mało, by zaorać większy obszar. Jakieś 3,5 tysiąca lat przed naszą erą człowiek odkrył, że niektóre zwierzęta można nauczyć ciągnięcia pługa. Pług sięga w głąb gleby nawet na 25 cm i wydobywa ogromne ilości składników mineralnych, co przekłada się na zwiększenie plonów. Ten wynalazek umożliwił ludziom przenosiny na obszary, na których siła mięśni nie wystarczyłaby do uprawy roli. Była to rewolucja energetyczna. Zaprzęgając do pługa konia lub wołu, człowiek zwiększył swoją wydajność od 4 do 8 razy. Cywilizacja zrzuciła okowy dolin rzecznych i rozpoczęła ekspansję. Przez 1000 kolejnych lat w rejonie Sumeru miały powstawać kolejne samorządne miasta-państwa, każde z własną elitą. W 2350 lat przed naszą erą pojawił się przywódca, który wprowadził rewolucyjne zmiany. Ustrój będący ich owocem miał dominować na Ziemi aż do XX wieku naszej ery. Nazywamy go Imperium. Ten przywódca nazywał się Sargon Wielki. Sargon kolejno podporządkował sobie te miasta-państwa. Stworzył znacznie obszerniejszą strukturę socjopolityczną i militarną. Pierwsze prawdziwe imperium. Przez 2 lub 3 tysiąclecia był to obowiązujący model ustroju. Przymusowa unifikacja Mezopotamii była brutalnym procesem. Lecz kiedy przemoc ustała, wyszły na jaw zalety takiego ustroju. Region szczodrze obdarzony przez siły kształtujące ziemię był rozproszony pod względem skupisk energii ludzkiej. Zjednoczenie miast-państw w Imperium podziałało jak połączenie wielu komputerów w sieć.
pomnożyło ich wydajność i przyspieszyło wymianę towarów, usług, informacji oraz idei. Większa liczba robotników mogła nawadniać większe połacie upraw. Handel stał się bezpieczniejszy. Położywszy kres lokalnym wojenkom, Imperium dało ludziom największy ze wszystkich darów. Pokój. Nad niezbyt odległym Nilem przebiegał podobny proces. Władza faraonów rozprzestrzeniła się na cały Egipt. System egipski okazał się najbardziej stabilnym w dziejach. Przetrwał prawie niezmieniony przez 2,5 tysiące lat. Czy można to wytłumaczyć, sięgając do pradziejów ziemi? Wznieśmy się nad Wielką Piramidę. 3000 km na południe, w górach Afryki Środkowej, bije źródło Nilu. Pięćset kilometrów na północ rzeka wpada do Morza Śródziemnego. Po obu stronach są jałowe pustynie. To wszystko skutek zderzenia Afryki z Europą, które zaczęło się 100 milionów lat temu. Ruchy tektoniczne umożliwiły faraonom zjednoczenie Egiptu na całe milenia. Jednym z czynników była łatwość podróżowania. W świecie starożytnym łodzie bez trudu spływały większością rzek, ale podróżowanie w górę nurtu było zbyt trudne. Wiele cieków było drogami jednokierunkowymi. Ale nie w Egipcie. Nad Morzem Śródziemnym wiatry chłodne wiejące na południe bez przerwy wymieniają się z gorącym powietrzem z nad pustyni. Łodzie żeglowe mogą więc pływać w górę Nilu, napędzane wiecznym podmuchem. Podróż w obu kierunkach jest bardzo ułatwiona. Warunki geologiczne sprawiały, że handel między górnym i dolnym Egiptem przebiegał nader sprawnie. Pustynie na wschodzie i zachodzie stanowiły pewną ochronę przed inwazją. Cywilizacja nad Nilem, otoczona geograficznym kordonem bezpieczeństwa, przez tysiąclecia cieszyła się względnym pokojem i dobrobytem. To coś wprost niezwykłego. W północnych Indiach powstała cywilizacja Doliny Indusu, zwana też Harappańską. Położyła ona podwalinę pod wielką kulturę Indii. Nad Żółtą Rzeką kształtowała się czwarta z wielkich cywilizacji. W Chinach powtórzył się mniej więcej ten sam wzorzec. Rozbudowa miast i rozwój rolnictwa oraz irygacji przebiegały tam w podobny sposób. Uwarunkowania geologiczne sprawiły jednak, że Chiny miały na zawsze zachować odrębność. Egipt, Mezopotamia i północne Indie były względnie blisko siebie. Stanowiły więc coś w rodzaju wielkiej matrycy kultur. Ale Chiny oddzielał od nich pas gór i pustyń, długi na 5000 kilometrów. Pomyślmy, jaką podróż trzeba było odbyć, żeby przedrzeć się przez te pustynie. Wielkie góry.
które powstały wskutek kolizji tektonicznych. Już podróż do Doliny Indusu wymagała przeprawy przez najwyższe góry na Ziemi, nie wspominając o wyprawie do Mezopotamii i Egiptu. Izolację Chin najlepiej ilustruje wielka różnica dzieląca Azję Wschodnią od reszty świata. Chodzi o sposób pisania. Na Bliskim Wschodzie i w Chinach pismo zaczęło się od piktogramów i hieroglifów. Poszczególne zjawiska oddawano za pomocą tysięcy różnych znaków. Ale skrybowie z Bliskiego Wschodu zredukowali pismo do 30 lub mniej symboli fonetycznych. To znacznie uprościło sprawę. Alfabety fonetyczne rozprzestrzeniły się po Bliskim Wschodzie i Indiach. Ale Chińczycy zza gór nic o tym nie wiedzieli. Jeszcze dziś mieszkańcy Dalekiego Wschodu muszą się uczyć tysięcy znaków. Odrębność geograficzna doprowadziła do rozszczepienia w dziedzinie systemów zapisu. Obie metody są bogate i umożliwiają wielką ekspresyjność, ale jednocześnie bardzo się różnią, zarówno co do celu, jak i co do struktury. Chińczycy byli nieświadomi istnienia w Eurazji trzech innych cywilizacji. Ale bariera nie była całkiem szczelna. Weźmy na przykład pochodzące z Chin pomarańcze. Dziki przodek tych drzew rósł w południowych Chinach, ale jego izolacja nie trwała długo. Pomarańcze trafiały na teren całej Eurazji. W czasach rzymskich były już czymś powszechnym w basenie Morza Śródziemnego. Zapewne więc nasiona pomarańczy, podawane sobie z rąk do rąk przez właścicieli sąsiadujących ze sobą farm, trafiały w końcu na zachód. A więc jednak istniała jakaś wymiana między tymi obszarami. Podobny proces dotyczył wymiany żywności, wynalazków, a nawet idei. Wielkie cywilizacje Starego Świata korzystały nawzajem ze swoich zdobyczy. Przez 3000 lat rozwijały się więc w mniej więcej tym samym tempie. Inaczej było w przypadku cywilizacji transatlantyckich w Ameryce Środkowej i Południowej. Amerykańskie cywilizacje, których zwieńczenie stanowiła kultura Majów, Azteków i Inków, wynalazły rolnictwo niezależne od siebie. Potem uformowały wielkie miasta i państwa. Tworzyły wspaniałą sztukę i architekturę. Wymyślały nowatorskie systemy pisma i zadziwiająco dokładne kalendarze. Mimo to pozostawały odcięte od wynalazków Starego Świata. Nie znały koła, stalowej broni ani prochu. Miały tysiące lat zaległości względem Afro-Eurazji. Czy podział pradawnego superkontynentu Pangei może wyjaśnić przewagę Starego Świata? Pangea zaczęła pękać 175 milionów lat temu na kawałki różnej wielkości. Większe i mniejsze połacie przemieszczały się w różnych kierunkach. W końcu powstała Eurazja, która jest bardzo dużym kontynentem. Kiedy zderzyły się z nią Afryka i Indie, powstał ogromny obszar, nazywany dziś Afro-Eurazją. 85 milionów kilometrów kwadratowych.
Afroeurazja nie ma sobie równych. Ludzie odkryją, że dla życia w ogóle, a także dla cywilizacji, rozmiar naprawdę ma znaczenie. Afroeurazja jest tak ogromna, że występuje w niej najwięcej gatunków fauny i flory. Jest w niej najwięcej dolin rzecznych i największa strefa klimatu umiarkowanego. Cywilizacja ma to, na czym pracować. Na jej terenie było wiele różnych zasobów, które stopniowo zaczęto przemieszczać. Jeszcze dziś w Afroeurazji żyje 85% ludności świata. Praczasy szczodrze obdarowały ten podwójny kontynent. Większa jej część jest zorientowana wzdłuż osi wschód-zachód. Plony występujące na danej szerokości geograficznej można więc uprawiać na bardzo szerokim pasie lądu o podobnych parametrach klimatycznych. To samo dotyczy techniki, a także idei. Cywilizacja w Afroeurazji rozwijała się w podobnym tempie. Dla porównania, drugi co do wielkości kawałek Pangei, region amerykański, to tylko 42 miliony kilometrów kwadratowych lądu o znacznie mniejszej różnorodności. Pierwsi ludzie w Ameryce nie mieli pszenicy, jęczmienia, ryżu ani prosa. W zasadzie występowała tu tylko kukurydza. Podobny problem dotyczył zwierząt. Nie było tu stworzeń, które mogłyby ciągnąć pług albo wóz. W dodatku Ameryka leży na osi północ-południe, przez co na jej terenie jest wiele różnych stref klimatycznych. Rośliny nawykłe do klimatu Dakoty Północnej w Panamie radziłyby sobie znacznie gorzej. Nawet dziś, jadąc z Alaski do Chile, musielibyśmy pokonać wiele środowisk i formacji geologicznych. Kiedy więc porównujemy cywilizacje Starego i Nowego Świata, podobieństwa zadziwiają nas bardziej niż różnice. Pięćset lat przed naszą erą systemy Starego Świata opuściły już swoje kolebki na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Chinach, by w końcu połączyć się w wielki globalny układ. Był on zakorzeniony w największej rewolucji w dziejach – wynalezieniu rolnictwa. Uprawa roli do dziś stanowi podporę naszej cywilizacji. W pewnym sensie wszystko zaczęło się 10 tysięcy lat temu, kiedy mieszkańcy Mezopotamii zaczęli pracować na polach. Ale korzenie rolnictwa i cywilizacji sięgają znacznie głębiej, do ewolucji roślin wiechlinowatych. I zwierząt, takich jak owce, kozy i krowy. Do gwałtownych zmian klimatu, narodzin rzek, wypiętrzania się gór, kolizji kontynentów i do narodzin Układu Słonecznego oraz do samej energii wielkiego wybuchu. To wszystko jedna ogromna saga, biorąca początek w otchłaniach historii.
Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Piotr Lubczyński. Czytał Łukasz Knopek.